Hej, witam na kanale Uber Plankton. W dzisiejszym odcinku jestem zbyt leniwy, by zajmować się skomplikowanymi, niepotrzebnymi efektami specjalnymi, więc bardzo proszę, oto paczka Doritos, a teraz zakręcamy nią i przesuwamy w stronę ekranu, gdzie będzie się kręcić bez większego celu. Są efekty specjalne. Teraz klocki będą zmieniały kolory. Dzisiaj temat, który osobiście bardzo lubię, czyli tłumaczenia. Będziemy sobie mówić o amatorskich lub nieamatorskich wpadkach, niewpadkach, na które się natknąłem, a także tych, które sam robiłem. Niedawno pewna osoba, którą pozdrawiam, zrobiła angielskie napisy do kraka z Biedronki. Niektóre pomyłki, które zrobiła ta osoba podczas tłumaczenia z polskiego na angielski, są naprawdę zabawne i warte, myślę, omówienia. Omówię oczywiście tylko te najciekawsze. Czemu Doritos przestało się kręcić? Zacznijmy od tego, że słowo napięcie, w zdaniu wielkie napięcie spowodowane przez równie wielkie ambicje. Słowo napięcie zostało przetłumaczone na angielski jako voltage. Problem polega na tym, że voltage to rzeczywiście napięcie, ale jest to napięcie w gniazdku. Natomiast takie napięcie jak na przykład napięta atmosfera, napięte relacje albo napięcie liny, to jest po angielsku tension. Kolejną ciekawą rzeczą w tym tłumaczeniu jest to, że ta osoba przetłumaczyła kurkuma jako kurkuma, pisane przez dwa C. I tutaj sprawa polega na tym, że z tego co się poorientowałem, po angielsku nikt nie mówi kurkuma. Kurkuma jest określeniem na roślinę, jednakże kiedy mówimy o przyprawie, wszyscy raczej używają słowa turmeric. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam, w każdym razie pisze się turmeric. Tak osoba anglojęzyczna określi tę przyprawę w kuchni. Niestety nie wiem, jak inaczej przerobić słowo akuma, żeby brzmiało śmiesznie dla osoby anglojęzycznej. Więc zostawiłem akuma. Swoją drogą ciekawa sprawa, ponieważ nie ja robiłem polskie napisy do tego kraka, zrobiła to pewna osoba, której nie wiem niestety kto to jest, kto to był, ale dziękuję tej osobie, bo wiele osób pisało, że z napisami jest jeszcze lepsze. Aczkolwiek ta osoba napisała Trump przez A. Donald Trumpek. Wracając do tego podesłanego angielskiego tłumaczenia, ta osoba przetłumaczyła Władca Ciem jako Lord of Moths. I tłumacząc dosłownie, to jest rzeczywiście dobrze, problem w tym, że w angielskiej wersji ten koleżka nazywa się Hawkmoth. Hawkmoth to, z tego co się orientuję, jest to jakiś rodzaj ćmy. A zatem nasz żart, żeby Władca Ciem zmienić na Władcę Cię, a potem inni się pytają, ale że Władcę mnie? Ten żart w angielskiej wersji trochę nie działa. Więc zamiast próbować go tłumaczyć, możemy stworzyć jakiegoś innego suchara ze słowem Hawkmoth. No i wymyśliłem coś takiego, że jeżeli weźmiemy słowo Hawkmoth i podzielimy je na Hawk i Moth, wychodzi jastrząb ćma. Jeśli do Moth dodamy ER, wychodzi Mother, czyli matka. Tak więc jeżeli zamienimy Hawkmoth na Hawk Mother, wychodzi mama jastrząb. Czy to jest śmieszne? Nie wiem. Czy to jest suche? Absolutnie. Dalej, mieliśmy piosenkę Wyginam śmiało ciało i ta osoba ponownie przetłumaczyła dosłownie I'm bending baldly body. I dosłownie tłumacząc, to rzeczywiście jest poprawne. Problem w tym, że ta piosenka ma swoją angielską wersję, w zasadzie pierwotna wersja była po angielsku, więc powinniśmy tutaj użyć oryginalnego angielskiego tekstu, który brzmi I like to move it, move it. I like to move it, move it. Kurde, skoro o tym mówię, to powinienem mieć na sobie moją koszulkę tym, z królem Julianem. Ostatnio się mnie spytano, czemu na wszystkich filmikach jestem w czarnej koszulce. Lubię czarne koszulki z kolorowym nadrukiem. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Ostatnią zabawną wpadką w tym tłumaczeniu, którą chcę omówić, to ten moment. Otóż w polskich napisach znajduje się tutaj napis Wybuch kału. Bum, bum. Ktokolwiek robił te polskie napisy, jesteś geniuszem. Ale nasz młody angielski tłumacz przetłumaczył to jako The Poop Make Bum. I powiem wam, że to jest najciekawsza wpadka ze wszystkich. Zacznijmy od tego, że po angielsku robić bum to to go bum. Na przykład moje serce robi bum, my heart goes bum. Ale skupmy się bardziej na tym słowie bam. Rozumiem, że tutaj miało być bum pisane przez dwa o, jednakże nasz koleżka przetłumaczył to używając jednego polskiego u. Czy to jest poważna wpadka? Ogólnie tak, ponieważ to w słowo w angielskim bam ma znaczenie. Oznacza tyłek. Oraz może oznaczać menela. Więc miało wyjść kupa robi bum. Wyszło kupa robić tyłek.
mam wrażenie, że to działa troszeczkę w drugą stronę. Żarty o kupie! Ewentualnie kupa robić menel. Swoją drogą domyślam się, że topowy komentarz pod tym filmikiem będzie brzmiał: kiedy będzie trzeci krok? A potem zawsze mam taką rozkminę, bo ludzie piszą rzeczy w stylu: nie ma to jak dobry krok. I zastanawiam się, czy im chodzi o filmiki, czy może chodzi im o troszeczkę inny rodzaj kraka. Ale na razie zostawmy ten temat, przejdźmy do następnego i do kolejnej wpadki w tłumaczeniu, na którą się natknąłem. I co ciekawe, była to moja własna wpadka. Swego czasu bardzo lubiłem bawić się w tłumaczenia na serwisie tekstowo.pl. Między innymi lubiłem tłumaczyć piosenki Emilia Badalowka Storem! I pewnego razu tłumaczyłem rap bitwę pomiędzy Williamem Shakespeare'em i doktorem Seussem. W tej bitwie padło takie wyrażenie: I'm positive I'm killing it. I ten trochę młodszy ja spojrzał na to i przetłumaczył: jestem pozytywny, zabijam to! I to było totalnie nietrafione tłumaczenie. Ponieważ jak się później dowiedziałem, w angielskim słowo positive nie znaczy tylko pozytywny, może też oznaczać pewien. Na przykład: on jest pewien, ma pewność. Teraz spójrzmy na ten mały wyrywek z filmu W głowie się nie mieści. Wait, Joy, you could get lost in there. Think positive. Okay. I'm positive you will get lost in there. Teraz widzicie, że positive nie znaczy tylko pozytywny. Ale co z tym wyrażeniem I'm killing it? Czy to znaczy zabijam to? Dosłownie tak. Jednakże jest to slangowe wyrażenie, które chyba najlepiej przetłumaczyć jako wymiatać. I'm killing it. Wymiatam. You're killing it. Ty wymiatasz. Trzecią sprawą dotyczącą zdania I'm positive, I'm killing it, o której swego czasu nie wiedziałem, czy może raczej nie wziąłem tego pod uwagę, jest to, że Anglicy często wywalają słowo that. That. Jak być może wiecie, to słowo ma dużo znaczeń, może oznaczać ten, który lub że. Jednakże anglojęzyczni lubią je wywalać. I właśnie w zdaniu I'm positive, I'm killing it zostało pominięte słówko that. Tak więc podsumowując, przetłumaczyłem to zdanie jako: jestem pozytywny, zabijam to. Kiedy poprawne tłumaczenie raczej powinno brzmieć: jestem pewien, że wymiatam. Jak widzicie, zdanie na pierwszy rzut oka proste do przetłumaczenia, a tyle w nim pułapek. A teraz jeszcze jedna mała rzecz z mojego tłumaczenia tej rap bitwy na serwisie tekstowo. W angielskim tekście pojawia się ciekawe sformułowanie ruffled neck ass. Ruffled neck oznacza w tym kontekście pomarszczony kołnierz i jest to odwołanie do tych pomarszczonych dziwnych kołnierzy, które nosiły osoby z epoki Szekspira. Ruffled neck ass oznacza tyłek w pomarszczonym kołnierzu. Jest to obelga rzucona w stronę Szekspira w tej rap bitwie. Jednakże młodszy ja, zamiast przetłumaczyć ruffled neck ass jako tyłek czy też dupa w pomarszczonym kołnierzu, przetłumaczyłem to jako pomarszczony dup kołnierz. Wziąłem słowo dupa i słowo kołnierz i stworzyłem słowo dup kołnierz. Czemu tak to przetłumaczyłem? Nie wiem, po prostu miałem taką wizję. Ogólny sens jest. Jest obelga, jest dupa, jest pomarszczony kołnierz. I tutaj pojawia się ciekawe pytanie: gdzie są granice kreatywności tłumacza? Tłumaczenie to nie tylko przekładanie słów, to także przekładanie kultury. Oczywiście, jeżeli jesteś tłumaczem, nazwijmy to, oficjalnych rzeczy, na przykład dokumentów albo czyichś zeznań, to masz bardzo konkretne, sztywne reguły, jak co masz tłumaczyć. Ale jeżeli są na przykład filmy, bajki, komiksy, to jest dużo większa wolność. I jeżeli na przykład, powiedzmy, w oryginalnym filmie występuje jakiś żart, który ma sens dla, powiedzmy, anglojęzycznego odbiorcy, ale nie będzie miał sensu dla polskojęzycznego odbiorcy, to czy ten żart powinien zostać? Czy może polski tłumacz powinien wywalić ten żart i w tym miejscu wkleić jakiś inny? Na temat tłumaczeń słyszałem dwa fajne zdania. Pierwsze zdanie: podczas tłumaczenia nie tłumaczy się z, tylko na. Kolejnym ciekawym zdaniem o tłumaczeniach, jakie słyszałem: tłumaczenia piękne nie są wierne, wierne nie są piękne. Ale wróćmy do przykładów wpadek, na jakie się natknąłem. Znacie może taką grę Twierdza Krzyżowiec? Bardzo fajna strategia, symulator zamku, osadzony w czasach krucjat. W tej grze jest co najmniej kilkunastu komputerowych przeciwników. Ci przeciwnicy podczas gry lubią przesyłać ci wiadomości. Na przykład o tym, jak zaraz cię zniszczę. Jedną z takich postaci był Nizar. I zauważyłem, że jeżeli Nizar niszczy twój zamek, akurat przesyła ci wiadomość o treści: jak znajdujesz przyglądanie się upadkowi twojego zamku?
I warto tutaj zwrócić uwagę na ten fragment, jak znajdujesz. Jestem przekonany, że w tym miejscu nastąpiła pomyłka tłumacza, ponieważ angielskie słowo find ma dwa znaczenia. Pierwsze to rzeczywiście znajdować, ale istnieje też znaczenie uważać coś o czymś. Na przykład, I find it funny. Dla mnie to zabawne. Uważam, że to zabawne. Hej! I domyślam się, że oryginalny angielski Nizar mówił właśnie how do you find? Jednakże zamiast przetłumaczyć to jako na przykład jak ci się podoba, polski tłumacz przetłumaczył to jako jak znajdujesz. Problem w tym, że w Polsce nikt tak nie mówi. A i żeby potem nie było w komentarzach, że jestem jakąś osobą strasznie czepialską. Tłumacze ogólnie robią dobrą robotę, ale jak już zrobią tę wpadkę, no to ta wpadka jest widoczna. Zawsze mówię, że jeżeli masz pokój i w tym pokoju są same, idealnie czyste, białe ściany, ale masz jeden punkt, gdzie jest plama, to wszyscy zwrócą uwagę właśnie na ten punkt. Nikt nie zwróci uwagi na 99,99% powierzchni ściany, która jest czysta. Wszyscy zwrócą uwagę na tę jedną małą plamkę. Tacy już jesteśmy. Kolejna ciekawa i dość zaskakująca sprawa to to, w jaki sposób polscy tłumacze powinni z angielskiego tłumaczyć słowo angielski, ponieważ okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Pamiętacie taką kreskówkę Ach, ten Andy? Koleś, który robił pranki, zanim to było modne? Pamiętam, że był taki odcinek, w którym Andy postanowił wyciąć żart swojemu pewnemu koledze i kiedy ten spał, Andy podszedł i założył mu słuchawki z lekcjami hiszpańskiego. I kiedy kolega się obudził, był w stanie mówić tylko po hiszpańsku. Logika bajek. W każdym razie, kolega był w stanie mówić tylko po hiszpańsku, a tego dnia miał wygłaszać przemówienie. Kiedy więc stanął na mównicy, zaczął mówić i mówił po hiszpańsku, więc dyrektor szkoły powiedział do niego: proszę, mów po angielsku. Osobiście, kiedy byłem dzieciaczkiem, troszeczkę nie miało to dla mnie sensu, dziwiłem się. Oczywiście z czasem załapałem, a no tak, no bo oni tam... Jednakże kiedy byłem mały i po raz pierwszy zobaczyłem tę scenę, w której jeden koleś mówi po hiszpańsku, a drugi mówi mu: proszę, mów po angielsku. Nie załapałem, o co chodzi. Czy w takim razie polski tłumacz powinien był to przetłumaczyć: proszę, mów po polsku? Według mnie nie. Akurat pamiętam taki przypadek, że była taka bajka, Ben 10. Proszę prawdziwego Ben 10. No, w każdym razie była bajka Ben 10 i był też film godzinny Tajemnica Omnitrixa. I pod koniec tego filmu okazało się, że pewna postać, o której nie wiedzieliśmy, że potrafi mówić ludzkim językiem, powiedziała coś normalnie, tak jak normalna osoba. I wtedy Ben spytał: to ty umiesz mówić po polsku? To ty mówisz po polsku? I rozumiesz wszystko, co mówiliśmy? No pewnie. Nie jestem głupi. Tak więc polski tłumacz przetłumaczył słowo angielski, English, jako polski. Lecz to według mnie nie było do końca trafne, ponieważ znowu, kiedy oglądałem ten film, byłem już na tyle świadomy, żeby wiedzieć, że w kraju, z którego pochodzi dana kreskówka, mówi się najpewniej po angielsku. Więc według mnie tłumacz nie powinien był tłumaczyć słowa English jako polski. Ale z drugiej strony nie powinien też tłumaczyć słowa English jako angielski. Obie te opcje nie są idealne. Prostym wytrychem byłoby po prostu przetłumaczenie tego jako mów po naszemu, mów po ludzku. Wow, mówisz po naszemu? Wow, ty mówisz po ludzku? W ten sposób oddamy to, co postacie mają na myśli i raczej nikt nie będzie miał za bardzo większych wątpliwości, czy takie tłumaczenie jest poprawne. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj omówimy, jest tłumaczenie pewnej gry. Ale nie tłumaczenie z angielskiego na polski, tylko z polskiego na angielski. Mowa bowiem o polskiej grze. Gorki 17 to polska strategia turowa z gatunku science fiction, pochodząca z 99 roku. Tę grę zaczynamy dowodząc trzema komandosami NATO. Jednym z nich jest Polak. I to ten koleś miał najmocniejsze teksty, najbardziej rwał się do bójki. Kiedy z ciekawości odpaliłem angielską wersję Gorki 17, Owicz był zupełnie inną postacią. I nie chodzi o to, że zmienili coś w jego kwestiach, ale sposób, w jaki aktor głosowy wypowiadał kwestię Owicza. Koleś z takiego brawurowego badasa zmienił się w największego cieniasa. Pokażę wam polski i angielski klip, który dobrze to oddaje. O Boże, ja umrę! Umrę w tej przeklętej dziurze! No, chodźcie tu. Chodźcie do mnie. Zajmę się wami wszystkimi. A jak było w angielskiej wersji? Oh God, I'm going to die. I die in this hole. Come at me, come at me. I take you all. Come on. O Boże, zaraz umrę, zjedzą mnie. Mimo że polski i angielski Owicz mówili te same rzeczy, aktorstwo głosowe zmieniło totalnie ich osobowości. Ale okej, to jest kwestia podkładania głosu. Jednakże...
Pewnego dnia z ciekawości postanowiłem zobaczyć na rosyjskie tłumaczenie. Ujmę to w ten sposób. Takie rzeczy tylko w Rosji. Rosyjscy tłumacze zmienili wszystko. W polskiej oryginalnej wersji zaczynamy grę trzema komandosami, tak jak już mówiłem. Ci komandosi to Polak, Amerykanin i Francuz. W rosyjskiej wersji zrobili z nich Rosjanina, Ukraińca i Estończyka. Oczywiście wszystkim pozmieniali imiona i nazwiska, jednym bardziej, drugim mniej. Na przykład polski Amerykanin nazywał się Sullivan, w rosyjskiej wersji nazywa się Sullivanów. Powiem więcej. Nawet jak w grze natrafiasz na Rosjanina, nazywał się Wasilij Dobrowski, to w rosyjskiej wersji nawet nazwisko tego Rosjanina zmienili. Chyba na Graczow. Nie wiem, może uznali, że to brzmi bardziej rosyjsko. Pomijmy już fakt, że w oryginale nasi bohaterowie główni byli żołnierzami NATO, a w rosyjskiej wersji są oni żołnierzami Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. I kiedy w polskiej wersji mówili, no ja tutaj z tym kolesiem ćwiczyłem razem w NATO, coś tam gadają, w rosyjskiej wersji ni z tego, ni z owego gadają o jakimś Uzbekistanie. I to już wykracza poza tak zwaną wesołą twórczość tłumaczy. To już nie jest wesoła twórczość tłumaczy. To jest po prostu tworzenie historii od początku. I to był ostatni przykład dziwnych tłumaczeń, na które się natknąłem, a które przychodzą mi do głowy. Oczywiście namawiam, żebyście napisali o swoich doświadczeniach z dziwnymi tłumaczeniami. Takimi wzbudzającymi wątpliwość. Mam nadzieję, że wam się podobało i jeżeli dobijemy do 3 lajków, pokażę wam, co się dzieje, kiedy zmiesza się ciastko z sokiem z kaktusa.